Pierwszy kongres Polski 2050. Podkreślam, to partia, a nie sklep meblarski. Pierwszy kongres partii Polska 2053 na hołowni. Musimy wymyśleć skuteczne państwo. Wchodzicie do polityki w historycznym momencie. Dlatego, gdy wyruszamy w drogę zaklinam was. Pamiętajcie, że idziemy do polityki nie po to, żeby politycy wygrali wybory, idziemy do niej po to, żeby wyborcy wygrali swoje życie, mówił w niedzielę w Warszawie, podczas pierwszego kongresu Partii Polska 2050, jej lider Szymon Hołownia. Wchodzicie do polityki w historycznym momencie. Dlatego, gdy wyruszamy w drogę, zaklinam was. Pamiętajcie, że idziemy do polityki nie po to, żeby politycy wygrali wybory, idziemy do niej po to, żeby wyborcy wygrali swoje życie, podkreślił. Jak dodał, po decyzji sądu o rejestracji i ugrupowania do wcześniejszych, powstałego dwa lata temu Think tanku Strategia 2050 i Stowarzyszenia Polska 2050 dołącza teraz partia Polska 2050 Szymona Hołowni. Nasz ruch społeczno-polityczny od dziś jest w komplecie, oświadczył polityk. Przypomniał, że na te decyzje czekał półtora roku, ale wydarzenia na świecie zmieniły całkowicie optykę: najpierw koronawirus, a potem wirus agresji Rosji na Ukrainę. Hołownia, wojny miało już nie być, wojny w Europie miało już nie być. Pamiętacie, jak mówiliśmy sobie, nigdy więcej wojny? I co teraz? Kilkaset kilometrów od miejsca, w którym siedzimy nasi bracia Ukraińcy walczą i giną. Nie tylko za swoją wolność, ale również za naszą, Polski, za wolność Europy, podkreślił Hołownia. Wśród zadań, które stoją przed partią, wymienił całkowitą zmianę modelu korzystania z energii. Oprócz tego, to właśnie teraz, w dekadę, może dwie, musimy wymyśleć skuteczne państwo, które połączy gospodarczą wolność. Z solidarnością społeczną, mówił. Mieliśmy się już nie zbroić, a dziś musimy się dozbrajać, mądrze, skutecznie, tak, żeby odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Musimy się nauczyć też w błyskawicznym tempie, że wojna toczy się w naszych głowach, że zatruta informacja, o czym stale musimy przypominać naszym dzieciom, może być bardziej śmiercionośna niż pociski i bomby, mówił podczas kongresu Hołownia. Ocenił, że są już w komplecie wszystkie narzędzia, żeby w kraju dokonać realnej zmiany. Mamy wiedzę tchim tanku, energię stowarzyszenia i partię polityczną, bez której nie da się zmieniać świata we współczesnej demokracji, powiedział. Podkreślam partię, a nie sklep meblarski. Dlatego odsyłam stąd i będę odsyłał każdego, kto szuka stołka, albo innego miejsca, żeby się na nim zasiedzieć, powiedział lider Polski 2025. Dodał, że poza szczyty i fortuny też trzeba się udać gdzie indziej. Tutaj tworzymy organizację, zespół, który ma przywrócić polskiej polityce słowo plus służba plus coraz bardziej poraniony świat potrzebuje służby. Nie władzy ci, dla których władza była celem, właśnie go zabijają podkreślił. Zaznaczył, że wielu z pierwszych 100 członków ugrupowania przyjechało na kongres z granicy, gdzie pomagali uchodźcom, z miejsc, gdzie sortowane i dystrybuowane są dla nich dary, a przez ostatnie dwa lata angażowali własne siły i środki w dziesiątki akcji społecznych Stowarzyszenia Polska 2050, korepetycji dla dzieci z rodzin zastępczych. Realizację mikrograntów obywatelskich, akcje edukacyjne dla młodszych i starszych. Zmienialiście Polskę na lepsze przez tysiąc akcji ekologicznych. Robiliście ją lepszą już teraz, nie czekając na żadne wybory. Pokazaliście, że to umiecie. My chcemy tę energię zachować, mówił Hołownia, przekonując, że po założeniu partii Polska 2050 nadal zachowa swoje społeczne serce. Wasza rola jest fundamentalna, wolontariusze, aktywiści Polski 2050. Pamiętajcie, że Wasza rola jest i zawsze będzie w tym ruchu fundamentalna. Wasza energia, Wasze zaangażowanie ma przypominać nam, że politycy mają zawsze przedkładać dobro Polski nad swoje własne zapewnił Hołownia. Apelował. By nie stracić więzi ze swoim lokalnym środowiskiem, nie zapominać, że partia to Polska 2050, nie Wiejska 2050 czy Warszawa 2050. Polska będzie taka, jaką chcemy zostawić naszym dzieciom zieloną, demokratyczną, solidarną i bezpieczną, jeżeli będzie taka odsuwał kpozgorzelec i otustrzyk po świnny mówił. Te wskazówki są receptą również dziś przekonywał. Zielona: bo każdy, kto ma moralnego kaca tankując na polskich stacjach benzynowych i napychając w ten sposób kieszenie Władimirowi Putinowi, który kupi sobie za tę naszą benzynę, którą kupujemy, broń do mordowania kolejnych ciężarnych w Mariupolu, powiedział Hołownia. Wyjaśnił, że to, co chce zrobić Polska 2050, to nie zasilanie gospodarki, rosyjską ropą, a polskim wiatrem i polskim słońcem. To już nie jest tylko kwestia rachunku zysków i strat, to jest kwestia rachunku sumienia. To jest kwestia moralności, dodał. Obiecujemy wam dziś, Polki i Polacy, Polskę Zieloną. Bo tylko taka Polska będzie mogła pokazać skutecznie Władimirowi Władimirowiczowi środkowy palec, na który zasługuje, podkreślił Hołownia. Ocenił, że Polska Solidarna ma dzisiaj waszą twarz, twarz milionów ludzi, którzy w ostatnich tygodniach przyjęli 2 miliony uchodźców, goszcząc ich i w tym krótkim czasie otwierając nowe możliwości. Zasługujecie na pokojową nagrodę Nobla, dodał Teraz musimy sprawić, że to, co tak dobrze udaje się nam w zrywach, było naszą codziennością, mówił, apelując o koniec wykorwawiania się w durnych plemiennych wojnach, które toczymy. Nie chodzi o to, żeby unieważnić spory, chodzi o to, żeby je ucywilizować, przekonywał. Polska ma być krajem zamożnym, mówił też między innymi, że nie ma bezpieczeństwa bez silnej i stabilnej gospodarki. Polska ma być krajem zamożnym, zapewniającym dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli. Taki kraj jest słuchany w świecie i sam wybiera sobie przyjaciół, powiedział. Bezpieczeństwo gospodarcze, to jak najszybsze przyjęcie euro, wymienił. Po drugie, proste i przewidywalne podatki, czyli jednolita danina, o której mówimy od tylu tygodni, wreszcie, pełna kontrola nad wydatkami rządu, czyli naszymi wydatkami, podkreślił Hołownia. Polską gospodarkę trzeba całkowicie odciąć od rosyjskiej, osłonić polskich przedsiębiorców, handel, transport i powiedzieć: Na handlu z Rosjanami nie zbudujemy dobrobytu. To handel zbójecki naszą niepodległością, życiem ofiar zbrodniczego reżimu, handel, w którym stale będziemy wykorzystywani i szantażowani. Czas zamknąć naszą granicę dla rosyjskich i białoruskich tirów i pociągów. Tu nie potrzeba mi, wystarczy decyzja PiS, powiedział. Zaproponował, by 27 państw Unii Europejska zapewniło Ukraińcom takie prawa, jakie obecnie zapewnia im Polska: darmowe przejazdy, pełną ochronę społeczną. Tak, by uciekinierzy przed wojną poczuli się mile widziani nie tylko w Hełmie, Lublinie czy Koninie, ale też Brugi, Budapeszcie, czy Bordeaux. To będzie dopiero prawdziwa odwaga i znak Solidarności, mówił. Ocenił, że praca powstającej partii to maraton, a nie sprint, a celem jest patria, ojczyzna. Nasz dom, nie tych, nie tamtych, ale nasz, który nie zginął i nie zgnije, póki my żyjemy, zaznaczył lideru grupowania. Rejestracja nowej partii i sprawa rejestracji partii Szymona Hołowni trwała od 2020 roku. W lutym 2021 rok. Rzeczpospolita, pisała, że kilka dni przed złożeniem przez Hołownię wniosku o rejestrację partii o nazwie Polska 2050 ubiegła go partia nazywająca się wcześniej 1PL. Michał Kobosko wyjaśniał wówczas, że 3 listopada 2020 roku, czyli w momencie złożenia wniosku o rejestrację partii i Hołowni, informacje o istnieniu ugrupowania Polska 2050 nie figurowały jeszcze w rejestrze Sądu Okręgowego w Warszawie. Zastrzegł, że od początku współtworzona przez niego partia miała nazywać się nieco inaczej – Polska 2050 Szymona Hołowni. Partia Polska 2050 Szymona Hołowni została nieprawomocnie zarejestrowana przez sąd w kwietniu 2021 roku. Jej prezesem został Kobosko. Teraz partia uzyskała prawomocną decyzję sądu o rejestracji. Partia Hołowni ma swoje koło parlamentarne Polska 2050, które liczy ośmiu posłów. Do koła należy również senator Jacek Bury.